No dzień dobry bardzo. Witajcie w nowym filmiku z moimi jesiennymi stylizacjami. Wiem, że te filmiki bardzo lubicie, więc czas na totalny mój look. Moje kolory, jesienne stylizacje, bo ostatnio było w beżach, w brązach, więc stwierdziłam, że no musi być tutaj więcej mnie, czyli kolorów, które tak bardzo uwielbiam i lecimy dzisiaj z pierwszą stylizacją. Mam na sobie sweterek Marella, sweterek, który ma 100% wełny dziewiczej, kupiony w butiku, w outlecie, butik Made in M. W Piasecznie, w outlecie w Piasecznie. Zobaczcie, on jest przepiękny, ten sweterek. A tutaj z takim właśnie różowym dodatkiem. Bardzo przyjemny, bardzo wygodny i ciepły. Do tego założyłam spodnie, które pasują mi właśnie tutaj kolorystycznie, czyli takie szerokie spodnie z Zary. Ja już Wam te spodnie pokazywałam wiele razy. I brązowe mokasyny z takim złotym dodatkiem. Zakładam resztę. I zaraz zobaczycie, jak będę się prezentować w całości na wyjście. Tadam! Dopełnieniem mojego looku jest karmelowy płaszcz, również właśnie z tym dodatkiem różu. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ten kolor jest w tym sezonie bardzo modny, fioletowy, właśnie taki różowy. Można dostać naprawdę bardzo dużo rzeczy właśnie w tych odcieniach. Plus brązowa torba od Elisabetty Franki. I tak, słuchajcie, się prezentuję. Jadę się właśnie zaraz spotkać z Magdą. Jest płaszczyk, są kolory, jest trochę brązów. Jestem cała ja. Dzisiaj włosy rozpuszczone. A, i muszę Wam jeszcze pokazać zapach na dziś. A ponieważ mam bardzo dobre samopoczucie, no i ten róż chyba robi swoje, to postawiłam dzisiaj na zapach od marki Eisenberg, czyli zapach Happy. On jest taki lekko pudrowy, otulający, idealny na jesień, ale też powiedziałabym, że nawet odrobinę świeży, więc też dobry na dzień. No i tak właśnie się dzisiaj prezentuję. Tadam! Lecimy z kolejną stylizacją. Zastanawiam się, jak stanąć, żeby słońce na mnie nie wchodziło, a mamy go dzisiaj, powiem Wam, dosyć sporo, chociaż z samego rana tak lało, miałam pomysł na zupełnie inną stylizację, ale stwierdziłam, że skoro tak pada deszcz, no to nie będę się ubierała w jasne kolory, założę coś ciemniejszego, stąd też czarny golf, a za moment jadę na konferencję, no i muszę jakoś tak, powiedzmy, całkiem dobrze wyglądać, prawda? No, także słuchajcie, mam na sobie czarny golf z Massimo Dutti. To jest golf z wełny z kaszmirem. Bardzo fajny, ciepły. Chociaż w tej chwili jest godzina 9:30 i mamy już chyba 13 stopni na termometrze. Także zapowiada się całkiem ciepły dzień. A do tego golfu założyłam sobie spodnie, te chabrowe z Zary. Takie cygaretki, ale wiecie, że ja mam je w rozmiarze większym niż powinnam mieć, bo ja lubię takie luźniejsze spodnie. I do tego czarne mokasyny. Zakładam resztę, no bo coś muszę jeszcze na siebie założyć i pokażę Wam, jak wyglądam w całości. Ale mam tutaj piękną tęczę, widzicie? No i teraz tak, dopełnieniem mojej całej stylizacji jest ta przepiękna chabrowa marynarka z Zary, którą też kupiłam jakiś czas temu. Ona ma piękne złote guziki i bardzo fajny materiał, więc myślę, że w sam raz jak na taką pogodę jak dziś. Torebka furla też w tym odcieniu. No i biorę oczywiście okulary, okulary Gucci. No bo sami widzicie, słoneczko przyspiesza, przyświeca. No, tak to jest z rana. Bardzo Was za to przepraszam. No i tak prezentuje się moja stylizacja i teraz zapach. A mój zapach na dziś to marka Chanel Sycomore, już Wam go pokazywałam w poprzednich filmach. Bardzo lubię ten zapach, chociaż uważam, że jego cena nie jest adekwatna do długości utrzymywania się na skórze. W każdym razie dzisiaj pachnę właśnie tak. Dobra, uciekam na konferencję. Thank you.
wspominałam Wam już w tym filmie, że fiolet jest jednym z modniejszych kolorów w tym sezonie. No i ja dzisiaj też postawiłam na taką fioletową stylizację. Mam na sobie sweterek, który jest z butiku Made in M z outletu w Piasecznie. Jest to sweterek od marki Marella, który ma chyba 70% albo nawet więcej procent wełny w składzie. Naprawdę... Bardzo fajny, pokazywałam Wam go ostatnio na moim Instagramie, to też wszyscy pytali, skąd ten sweterek. Więc teraz już wiecie, skąd jest sweterek. Do tego założyłam sobie fioletowe spodnie, które są ze sklepu Max Mara, i czarne mokasyny. Spodnie rurki, takie klasyczne, bardzo fajne. Myślę, że takie fioletowe połączenie to jest fajne rozwiązanie. Taki właśnie fioletowy, że tak powiem, total look. Dobra, zakładam resztę, ale muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest całkiem ciepło i ma być nawet chyba 17 stopni, więc myślę, że nie będę zakładała żadnego płaszcza, a wybiorę tylko ramoneskę. Jadę załatwić kilka swoich spraw. No dobra, ubieram się i już Wam pokazuję co i jak. Myślę, że ramoneska to będzie najlepsze wyjście z sytuacji. To jest czarna ramoneska z Zary. Biorę też okulary Gucci, które, no, wychodzi słoneczko, więc idealnie mi się sprawdzą do samochodu. I do tego mała torebka Michael Kors. Tę torebkę też już bardzo dobrze znacie. Tak się, słuchajcie, dzisiaj prezentuję. O, voilà. Ta-da. Fiolet, czerń, pipeta, proszę bardzo. Co Wy na to? Są kolory? Tobie też się podoba? No, słyszycie, jej też się podoba. Dobra, pokazuję Wam jeszcze zapach. A mój wybór na dzisiaj padł na markę Jo Malone, na bardzo świeży, powiedziałabym lekko kwiatowo-ziołowy zapach, który będzie dopełnieniem mojej stylizacji. Bardzo go lubię, on jest idealny na dzień, fajnie się sprawdza, chociaż myślę, że może nie każdemu się spodoba, ale ja czasami lubię postawić na takie właśnie świeże aromaty, kiedy wychodzi słońce. Także słuchajcie, lecę, ogarnięta, odstawiam zapach. A my widzimy się w kolejnej stylizacji. Nowy dzień, nowa stylizacja, dzień doberek poberek. Dzisiaj mam bardzo dobry humor. Słuchajcie, pomyślicie sobie, że ja mam codziennie taki humor, ale wcale tak nie jest. Natomiast dzisiaj, mimo tego, że słońca brak, to postanowiłam, że ubiorę się na żabkę i będę dzisiaj zielona. No nie do końca zielona, ale mam na sobie zielony golfik z Zary. Do tego założyłam ala skórzane spodnie spinko, które też już bardzo dobrze znacie, i karmelowe botki od marki Savai. Czyli tak, dzisiaj trochę w karmelku, w czekoladzie, ale w połączeniu z zielenią. Może to jest takie nieoczywiste połączenie, bo szczerze Wam powiem, że najczęściej widzę karmelowy połączony z fioletem, z czarnym, z innymi odcieniami beżu i ewentualnie jeszcze z różowym, który też jest w tym sezonie modny. Ale nie widziałam go jeszcze w zieleni, więc prezentuję się dzisiaj ja w takim zestawieniu. Dobra, zakładam resztę, bo za moment wychodzę i będziecie widzieć co i jak. Gdyby temperatura była niższa, na pewno założyłabym na siebie mój długi, karmelowy, ciepły, wełniany płaszcz od marki Holistic i ten płaszcz też już u mnie tutaj widzieliście. Natomiast, tak jak powiedziałam, dzisiaj jest dosyć ciepło i ma być 17 stopni aż, więc stwierdziłam, że założę sobie trench, ten właśnie miodowy, również od marki Holistic i Wy go bardzo dobrze znacie. Dopełnieniem jest oczywiście torebka Elisabetta Franchi, bo jadę za moment do księgowej i mam trochę rzeczy do zawiezienia, więc słuchajcie, tak się dzisiaj prezentuję. Przełamany trochę look brązowo-karmelkowy, miodowy zielenią, jeszcze zapach i można zaczynać dzień.
No i dopełnieniem mojego dzisiejszego looku będzie właśnie ten zapach od marki Estée Lauder z Luxury Collection. Ja już Wam pokazywałam między innymi Desert Eden, ale również ten bardzo lubię. To jest taki, powiedziałabym, zapach unisex, bo troszkę męski, ale też troszkę taki dla pewnych siebie kobiet. Bardzo fajny aromat, także dzisiaj dopełnieniem właśnie ten oto zapach. To już będzie chyba ostatnia stylizacja, kolorowa stylizacja w tym filmie. I dziś wyjątkowo mam na sobie sukienkę, bo za moment wybieram się na ważne spotkanie do centrum, połączone też z obiadkiem, więc stwierdziłam, że no, sukienka to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Ale widzicie, ta sukienka jest naprawdę kolorowa. Dużo różu, taki powiedziałabym czerwieni, połączone z beżem. To jest sukienka z Zary, którą kupiłam jakiś czas temu. Jak widzicie, ona jest długa, taka fajnie tutaj wycięta. Założyłam sobie pasek pinko, chociaż oryginalnie też był do niej pasek, ale powiem Wam, że ten pasek strasznie niewygodny, non stop mi się rozwiązywał, więc stwierdziłam, że tego paska stosować nie będę, używać nie będę, więc mam na sobie właśnie pasek taki beżowy pinko i buty na obcasie, to są takie niskie kozaczki, żeby było ciepło, ładnie, klasycznie, kobieco i wygodnie. No dobra, zakładam resztę i pokażę Wam się w całości. Ponieważ sukienka jest cienka, stwierdziłam, że założę sobie ten mój grubszy karmelowy płaszcz od marki Holistic. Do tego torebka pinko w odcieniu butów i sukienki. Myślę, że wszystko się fajnie ze sobą komponuje. Jest kolor, jest jesienna stylizacja, jest dłuższa sukienka. No właśnie. Tak dzisiaj wyglądam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zaraz pokażę Wam jeszcze na zakończenie perfumo. Mam nadzieję, że moje jesienne kolorowe stylizacje Wam się podobały, a przynajmniej znaleźliście coś dla siebie, którąś z tych stylizacji, coś tam, jakąś małą inspirację i nie tylko. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Buziaki, pa! No i zapachowe podsumowanie całości, czyli Beautiful Magnolia od marki Estée Lauder. Bardzo delikatny, świeży, kwiatowy zapach, którym nie będę męczyć mojego gościa, ale czuję się w tym zapachu całkiem, całkiem fajnie. Chociaż dla mnie to jest aromat bardziej na wiosnę i na lato. Mimo tego delikatnie różowy, pachnący magnolią zapach na dziś.